Elo, tutaj Dziar. Dzisiaj będziemy plądrować plac zabaw. Może boisko, wreszcie nam otworzyli. Tym razem na stronie niemieckiej. Tyle tego jest do dzieła. Pierwszy pieniążek zżarł te 5 centów. Z placu zabaw, nazwiam na boisko i od razu 10 centiów. Beatrix holenderski. Niezbyt głęboko. Nikt na mnie nie skoczył, że kopię murawę. Kopał tylko mocne sygnały. Same 10 centów. Belgijskie. Walnięte kosiarką 20 centów. Holenderskie Beatrix. Destruk się mi znalazł. Coś tu widać, ale zarośnięte. Dzień dobry, 20 centów. 10 groszy. Polskie. U Niemca na placu zabaw. Jeden pfennig, to jest straszny destrukt. Ale szczał. Ale strzał piękny. Odpustowy. Chociaż takie dzieci nie noszą dużych. Z oczkiem. Odpustowe to lekkie. To jest pierścionek. Sześćdziesiąty trzeci. Dwa pfennigi. Po 10 centów, ale...
pomału idzie. Znów jakiś fenol. Dwa feningi. Więcej feningów niż eurocentów. Sias to wygląda na 20 centów. No a jak? Ja już mam z pół euro. I chyba z 6 feningów. No i na koniec tego placu zabaw guzik. Chyba tu już nic nie wylezie. Jeszcze troszkę zobaczę. Takie podsumowanie z tego. To było z jednego wypadu około, a to było z dzisiejszego. Na pewno wpadło 10 groszy, pierścionek, kilka feningów. A to? Nie wiem. Ja mówię po przypomnieniu. Nie wiem, co to za pieniądz. Trochę do wyczyszczenia. Piszę po niemiecku. Bundesrepublik. Też jakiś niemiecki. No i tyle. Jutro jeszcze idziemy do parku. Dzisiaj dostałem na pół godzinki Simplexa i zobaczę jego ustawienia na nowym softcie, bo już chyba z pół roku nie chodziłem. Wezmę na początku ten program Park 1, bo w sumie to mnie najbardziej interesuje. I zobaczę, co się uda wykopać. No i proszę, piękny sygnał. Na 60 pokazywał Simplex. Królowa Juliana, 5 centów z 1980. Piękna. Czysty, ładny sygnał, dosyć głęboko. Drugi fan z Simplexem, 30 gram? 20 gram ciężarek. Simplex wygrzebał jakiś pierścioteczek. Sygnał był mocny. Wyłączone dźwięki. Super sprawa, że się da w dźwięki wyłączyć. On się sprzęża z pinpointerem. Srebro 925, już widzę. Nie, muszę jeszcze raz nagrać to ujęcie. Znalazłem z Simplexem srebrny pierścionek. Próba 925. Pęknął, ale był pęknięty, ale w ziemi był jakoś to połączone i ten sygnał był mocniejszy, a teraz go wykrywacz praktycznie nie widzi. Na programie Park 2 na wartościach około 60. Simplex fajny, wyłączanie dźwięku bardzo się przydaje, a tymczasem już mam w multicruiserze 20 centów. Tej samej dziury. Nie wiem, czy to nie jest 5 centów. Trudno powiedzieć, co to za pieniążek. Jest. Wyłazi kolejny depozyt monet po prostu. Euras. Jeszcze coś? Centów. Jest. 2 euraski? 2 euro. 2 euro wychodzi z takiej dziury. To jest raptem 5 metrów od tego miejsca, gdzie wyszedł ten srebrny pierścionek. Przed chwilą depozyt jest tu. Tutaj jest depozyt, tutaj jest 2 euro, a pierścionek był chyba z 5 metrów stąd. I to nie jest wina, czy to multicruiser, czy Simplex, po prostu tu leżą fanty. Krótkie podsumowanie wypadów. Ołowie. Piękne. Tutaj jest jeszcze ołów. Monety starsze. Fenole. Pierścionki. Ten srebrny. A ten aluminiowy, odpustowy. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę i do zobaczenia w następnym odcinku. Nara!